Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana, 17 rozdział, 4 werset? Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Upadek człowieka. Wszystko, co było powierzane człowiekowi, zawodziło. Adam w Edenie, Noe w Nowym Świecie, Izrael w Kananie, dom Dawida na tronie, dom Lewiego w świątyni, poganin z władzą jako ziemski bóg, kościół jako świecznik. Wszystko upadło. Przyjdzie czas, że wszystkie cele w nich zawarte, w czasie, gdy rozpocznie się nowe przymierze, zostaną zrealizowane przez Chrystusa. Ziemia zakwitnie. Izrael, Dawid i Lewi, lud, król i kapłan, wszyscy będą na swoich miejscach. Rządy na świecie będą sprawiedliwe, a Kościół będzie w pełnym pięknie. Wszystko to będzie tak, jak w ręku wielkiego naprawiciela. Wszystkich upadków naprawiciela. To nie wszystko. Na początku Pan Bóg przygotował sabat. Adam go sprofanował. We właściwym czasie Jahwe przygotował inny sabat w Kananie i w Salomonie. I Izrael i dom Dawida sprofanowali go. Ale teraz błogosławiony Chrystus przygotował sabat dla Boga. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Powiedział, zwracając się do Ojca. I Bóg wszedł w ten sabat, odpoczywa w ukończonym dziele Pana Jezusa i będzie w nim odpoczywał na zawsze. Cudowna i drogocenna tajemnica. Człowiek, pierwszy człowiek, Adam, sprofanował sabat, który Bóg uświęcił. Drugi człowiek, Chrystus, udoskonalił i przygotował sabat dla Pana Boga i będzie się nim cieszył na zawsze. Upadek człowieka, Ewangelia według Jana 17:4. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał.